Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Musz, to druga część IKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Aleksander Lesz, prezes GNA, Sergiusz Najar, były wiceminister spraw zagranicznych i infrastruktury, obecnie Bank Santander i Senner, taka firma inżynieryjna, i Wojciech Roman, prezes Equity Partners. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych lekkie spadki. W Warszawie w tej chwili WIG20 traci ponad 0,5%. Także w Londynie spadek o 0,5%, we Frankfurcie nawet o 1%, w Paryżu o 8%, waluty drożeją nieco, frank szwajcarski 0,2%, 3,43 kosztuje, euro 0,25, 4,14, dolar amerykański 3,13 w górę o 1,33%. EKG. Zgodnie z porządkiem, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Kto zaczyna? Wojciech Roman. Fajnie. Pytanie i odpowiedź w jednym zdaniu, to kto zaczyna? Ja z przyjemnością pozwolę sobie tutaj przerzucę temat z co mnie dziwi do bogatsi biedniejsi, a to co miałem, to przerzucę. Czy pan redaguje audycję już? Nie, ale wydaje mi się, że wysługa lat. Czy pan jest biedniejszy? Wysługa lat. Może pan redaktor nic nie wie. Wojciech Roman redaguje audycję. Nie ośmieliłbym się. Co pan wymyślił? Tak sobie, nie wymyśliłem ja, tylko PKP wymyśliło. Otóż zupełnie niezwykłym zbiegiem okoliczności nie spodziewałem się tematu kolejowego dzisiaj w audycji. Ja miałem taką przygotowane informację. Otóż mój znajomy opowiedział mi dosłownie kilka dni temu taką historię. Mianowicie postanowił pojechać do Krakowa pociągiem. No i znalazł sobie pociąg. Jest pociąg o godzinie z Warszawy Zachodniej, 12:56. Proszę panów, jedzie ten pociąg 3 godziny, 3 godziny 7 minut, rozkładowo 12:56, 16:03 w Krakowie Głównym. On miał spotkanie ważne biznesowe o 17:00, mówi spokojnie, jeszcze zdążę kawkę wypić. Wsiadł do pociągu, stawił się na peronie, pociąg podjeżdża, Kraków Główny, pyta do Krakowa, Masoretti wsiada. Ale coś go niepokoi. Jedzie ten pociąg, bardzo miło. I dopiero niewiele ponad godzinie widzi, że ten pociąg zatrzymuje się, proszę państwa, w Warce. Warka to jest około 60 km od Warszawy, godzina. I zatrzymuje się. Czyli podejmuje... Warce to jest południowy wschód bardziej. Południowy, tak. No, ale bardziej chodzi o to, że samochodem do Warki można dojechać w 40 minut, a tu pociąg po godzinie. Tak. No niemniej zaczyna się orientować, że chyba nie dojedzie na to spotkanie. Pyta konduktora. Mówi tak, bo to jest taki pociąg. On jedzie, proszę pana, ponad 5 godzin do Krakowa. Mówi, jak to? Przecież ten... mówi, to pan jeden z tych, tu... I na peronie w Warce jest bardzo dużo pasażerów, którzy wysiadają z tego pociągu i na własną rękę wracają do Warszawy, ponieważ o 13 był to pociąg zaplanowany na 13:10, pociąg 12:56, bardzo blisko te pociągi są, spóźnił się troszeczkę i przyjechał w tym czasie, kiedy wszyscy sądzili. No i ja bym tutaj, strasznie mi się podała ta konkluzja, mówię, proszę pana, nie pan jeden, mówi konduktor, codziennie kilkunastu pasażerów wysiada w Warce z tego pociągu i wraca do Warszawy. I chce pan powiedzieć, że są biedniejsi przez to, tak? Myślę, że wszyscy jesteśmy przez to biedniejsi, natomiast kolej pewnie jest bogatsza, ale no bo oni wykupują bilety. Nie, to PKP tak fajnie wykombinowało. Wszyscy zgubiliśmy się. Ja bym o tym wzbogacaniu się, czy biednieniu Polaków powiedział, czytając pierwszą stronę dzienniku Gazety Prawnej, który to donosi, że jesteśmy biedniejsi, bowiem coraz mniej pieniędzy przesyłamy z zagranicy. Jeżeli prawdą jest, że od roku 2010 prawie 17 miliardów złotych przesłali Polacy pracujący za granicą do swoich rodzin, prawda, na swoje rachunki, ale to oznacza, że jest spadek w stosunku do roku 2007 prawie 3 miliardy, to by oznaczało, że Polacy za granicą przestali wierzyć, po pierwsze, no, w nasze ekonomiczne perspektywy, zielone wyspy, wzrosty i wszelkie nadzieje. To jest jedna strona, zła dla tych, co mieszkamy w Polsce. Druga, dobra dla nich, że postanowili zaryzykować i pomimo różnych trudności, barier kulturowych, językowych, zainwestować
w krajach swojego pobytu. Pracują, znaczy nie zostają. Domy. Właśnie to nie jest perspektywa emigracji, tylko to jest taka, że oni postanowili obudować się lepiej tam, zainwestować w edukację, w mieszkania, w domy. No nie do końca. Oby tak było. Oby tak było. Ja zakładam pozytywny scenariusz. Co by oznaczało, że per saldo Polacy nie zbiednieli, a się wzbogacają, ale Polacy w kraju i, że tak powiem, polski PKB i możliwości rozwojowe, inwestycyjne i pewien cel, dla którego nie wyjeżdżają, no, tak powiem, są biedniejsi. To by tylko oznaczało, że my powinniśmy spoglądać w ogóle na Polskę i na polską gospodarkę z perspektywy całej naszej, jak to się mówiło, w stosunku do innego narodu, diaspory, prawda? Czyli Polaków, którzy mają skłonność i zdolność do inwestowania, do kupowania, do przekazywania środków. Tym bardziej, kiedyś Jugosławia, kiedyś Turcja, kiedyś Hiszpania były takim krajem, które właśnie generowały spore przychody właśnie ze środków emigrantów zarobkowych. Dzisiaj to nie jest kwestia tylko emigracji, to jest kwestia przemieszczania się. Ale ja rozumiem, jasne, że pan to mówi tak jak w rejsie, że to jest tak, to jest sarkastycznie, to jest tak no bo przecież nie wierzę, że zgadzamy się, że jesteśmy bogatsi, bo pracowici, pomysłowi, dobrze wykształceni Polacy wyjeżdżają stąd. Ale my Polacy budują inne gospodarki, a nie budują polskie. Panie Wojciechu, my naród jesteśmy bogatsi, dlatego że to, że Polacy mają zdolność, skłonność, odwagę i potencjał do zamieszkania w Londynie, w Dortmundzie czy w Nowym Jorku, to jest dobrze, dlatego że mają możliwość rozwoju i wzrostu. Może także ważne jest to, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy z emigracji przysłali do kraju 132,5 miliarda złotych, ale jest także tutaj bardzo niepokojąca informacja. Czym napędzili inflację? Informacja, trochę, o której wspominałem już wcześniej, profesor Czapiński prowadził nowe badania dotyczące nowej fali emigracji i to jest przerażające. Dla mnie jest to przerażające. I tu jesteśmy biedniejsi. I tu jesteśmy biedniejsi, bo będą wyjeżdżać Polacy wykształceni bardzo dobrze, już nie do pracy na zmywaku, czy nie w charakterze pomocników, ja kładłem murarzy. Papę na dachu w Nowym Jorku. Murarzy, no tak. Ale jestem już trochę wykształcony. Dzisiaj, no właśnie, ale dzisiaj już pan wyjeżdżał. Pracowałem na uniwersytecie. Zresztą pracowałem też. No tak, na uniwersytecie. Chciał pan zostać prezesem jakiejś firmy, prawda? Dobrze, ale nie traktujmy tego jako zbiednienia, bowiem Turcy wyjeżdżający za granicę byli ważnym czynnikiem wzrostu gospodarki tego kraju. Oni, reinwestując w Turcji, spowodowali, że Turcja jest zamożnym krajem. Jasne. Jeszcze słowo, Aleksander Lesz. Proszę państwa, no dobra wiadomość w tym wszystkim, co mówimy, jest taka, że w ostatnich miesiącach po raz pierwszy ponad 50% Polaków ma rachunki w bankach. To znaczy rachunki w bankach ma powyżej 50% ludzi w Polsce. Co? A niektórzy po kilka mają. No niektórzy mają po kilka, ale to jest ciekawe, że po pierwsze następuje odpływ z rachunków terminowych i z TFI i są zakładane rachunki bieżące. Co jest trochę dziwne, że tylko 50% ma rachunki bankowe, a drugie 50% trzyma w skarpecie. A może nie ma oszczędności, bo tak pewnie jest. Myślę, że niestety to jest to drugie. EKG. Dzisiaj o infrastrukturze, proszę państwa, przede wszystkim. Teraz o drogach. Mówiliśmy o kolejach, teraz o drogach. Dwa odcinki bez szans na szybką budowę. W najbliższych latach nie powstaną odcinki autostrad z Tuszyna do Pyrzowic na A1 i z Warszawy do wschodniej granicy na A2. Trasy miały być wybudowane we współpracy z prywatnymi inwestorami. Unijny Eurostat twierdzi jednak, że jeśli drogi te będą zarabiać, zaliczy koszty budowy do długu publicznego, a tego chce uniknąć rząd. Jeśli drogi te będą zarabiać. Odcinki mają w sumie 305 km i koszt około 8,5 miliarda złotych. Takich funduszy rząd nie ma i chciał budować w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Unijny Urząd Statystyczny stwierdził, że koszty budowy należy zaliczyć do długu publicznego. Utrudnia to stworzenie korzystnego dla Skarbu Państwa projektu budowy autostrady płatnej przez partnera prywatnego, wyjaśnia Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu transportu. Szkoda byłoby bardzo, gdyby te drogi nie powstały, bo one w jakiś sposób, przynajmniej skromny, ale zamykałyby
zamykałyby pewien kompleks, no, połączenie zachodniej granicy ze wschodnią na wysokości Świecka i Terespola przez Stryków, Warszawę i z drugiej strony to, co jest ważne bardzo, Tuszyn, Pyrzowice, no proszę Państwa, no tam się będziemy jechali A1 z Gdańska na przykład, czy z Warszawy w kierunku Katowic i się między Tuszynem a Pyrzowicami się korkujemy, bo autostrady nie będzie. Czy da się coś zrobić, żeby jednak Unia Europejska zezwoliła na budowę tych dróg i nie blokowała nam środków, panie ministrze? Mniej więcej 4 lata temu... Słowakom się udało, Węgrom się udało, Czechom się nie udało, Czesi nie podjęli żadnych koncesji i to jest też pewna mimo to autostrady mają więcej niż... No tak, ale oni budowali znacznie wcześniej, za Husaka zbudowali tam podstawowe, tak powiem, sieci autostradowe. Natomiast wracając do tego przykładu, no z A1 jest to tak, że 4 lata temu mniej więcej komentowaliśmy, że koncesja, którą wtedy wygrała grupa CS Dragados Iridium niestety się nie zamknęła finansowo, przypomnę, i z tego powodu ta koncesja została unieważniona właśnie na ten odcinek. I na nowo potem Nie. Właśnie nie rozpoczął się nowy przetarg. Mianowicie zaczęto rozważać podział tego na różne odcinki, na 5 koncesji, na 1, ale w konsekwencji nic nie zrobiono w tej sprawie. Niestety to jest tak, że jeżeli sięgniemy wstecz, to właśnie dlatego nie zamknęło się finansowo, dlatego że banki, fundusze inwestycyjne, jak zobaczyły, jak jest podział ryzyk przeprowadzony pomiędzy stroną publiczną a stroną prywatną, powiedziały, przepraszam, my tego nie będziemy finansowali po tej stopie, która dawałaby sens, ale musimy sfinansować to znacznie drożej. Oczywiście to drożej oznaczało, że koncesjonariusz się poddał i powiedział, no przepraszam bardzo, ja takiej autostrady nie przeprowadzę. I rząd zamiast zmienić warunki koncesji, zamiast dostosować to do europejskich i światowych zresztą, bo tak, koncesyjnie buduje się na całym świecie, zachował ten sam model. Całe nieszczęście tylko polega na tym, że rzeczywiście autostrada A1, która się skończy w Pyrzowicach od południa, za chwilę z Czechami się połączymy przecież, i od góry w Tuszynie, spowoduje znowu zatkanie się Częstochowy. Przypomnę, Częstochowa jest nieprzejezdna w tej chwili i ten odcinek śląski jest bardzo, bardzo trudny. Stąd też te dzisiejsze kłopoty Gierkówki, które zresztą zaczynają się na północ od Tuszyna, czyli zaczynają się na poziomie Tomaszowa Mazowieckiego, no niewiele w tym pomogło. Sytuacja jest trudniejsza. Wbrew pozorom tam ten odcinek jest bardziej, jakby to powiedzieć, nie tyle ekonomicznie, co społecznie i politycznie niepotrzebny, dlatego że tam nie masz tak dużego ruchu, ale oczywistym jest, ale może być, wie pan, nie ma w tej chwili ruchu, ale też nie ma takiegoś popytu na tą część tranzytową. Niemniej musimy to zrobić, będzie to wymagało znacznie większego udziału państwowego i być może budowania tradycyjnego. Ja bym zaprosił Amerykanów z Kalifornii, żeby przyszli, zbudowali te drogi i byłoby po programie. To Niemców już zaprosił. Jakoś sobie to robią. No w Kalifornii się fajnie jeździ po tych 5-pasmowych. Był A1, ale uciekł. Właściwie 10-pasmowych, po 5 pasów w każdą stronę, betonowe, nie ma kolei. Proszę Państwa, ja powiem panom szczerze, ja nie rozumiem, o czym wy rozmawiacie. Znaczy ja komentuję. Czy u nas się nie znajdzie parę zarządów, które by spowodowały straty na tych autostradach, bo przecież o to chodzi, że one nie powinny zarabiać. Zarządu. Wystarczy dobrać jakiś zarząd z doświadczeniem, na przykład z PKP, wziąć powiedzmy... Z lotu, albo z Poczty Polskiej. I po prostu... A pan to jest sarkastyczny, panie prezesie. A ZUS-u też by dał... Nie, no bo to jest... To oczywiście jest trochę śmieszne, tak? Śmieszne i straszne. Śmieszne i smutne, tak. No niestety, proszę państwa, niestety. Wystarczy wyjechać poza granicę. 300 kilometrów stąd na zachód potrafią zbudować autostradę. To jest 300 parę kilometrów, to jest niewiarygodne. Tu pan Roman troszeczkę za daleko idzie w dowcipie. Mianowicie to nie chodzi o zbudowanie, chodzi o sfinansowanie. Obok nas jest państwo, które ma tak zorganizowaną sieć autostrad i to od dziesiątków lat, a my w ogóle udajemy, że tego nie ma. Pan leje mi na moje serce, bo to są autostrady bezpłatne i budowane z pieniędzy podatnika, dość zamożnego. Niestety w Polsce nie stać nas na bezpłatne autostrady. Ale ten sam podatnik chce nam zbudować autostrady. Nie, właśnie on niezbyt chce. I kolej chce. No jak to? Setki milionów euro z kieszeni podatników akurat, niemieckich są do naszej dyspozycji. Tylko akurat domaga się pewnych warunków, których my nie umiemy przestrzegać.